Siemanko mordeczki, witam w kolejnym odcinku. Udało się, sprzedaliśmy iPhone'a X i to nie na OLX-ie, ale o tym za chwilę. Zostawcie łapkę pod tym filmem i subika, jak wam się podoba ta seria i będziemy ją kontynuować. Także zapraszam was na odcinek. Ten iPhone X właśnie podjechałem pod firmę i będzie dzisiaj wysyłany. Sprzedałem go znajomemu. Mam takiego znajomego, który ma takie różne maszyny do napraw ekranów właśnie. On oddziela szyby, potem je klei. Napisałem do niego, czy po prostu nie chciałby takiego iPhone'a. Bo miałem iPhone'a jeszcze SE, bo kupiłem od koleżanki za 200 takiego. On tak tu wygląda, w rogu ma takie lekkie pęknięcie. Na tym iPhone'ie SE w sumie nie zarobiłem nic, ale to nie chodzi o to, bo czasami takie rzeczy też się zdarzają. Ten iPhone poszedł za 200 do kumpla, a słuchajcie, ten poszedł za 320 zł, więc mamy 220 zł zarobku na tym iPhone'ie, co daje nam w tym momencie po odliczeniu kosztów 710 zł, które możemy zainwestować. Mieliśmy 500, mamy 710. Dwa dni minęły od zakupu tego telefonu, więc naprawdę jest mega dobrze i mamy już fajny profit, więc dzisiaj będziemy szukać jakiegoś fajnego, nowego produktu. Pakowanko, mieliśmy kartonu, więc jedzie w kartonie po paście do zębów. Także ciekawie, wypełniacz i zaraz etykietę wysyłamy. Oczywiście pakat musiał być i nie taką etykietę daliśmy. Chcieliśmy jeszcze raz utworzyć zlecenie, ale paka idzie do wysłania. No i posta, elegancko. Dało mi się znaleźć kolejną okazję. Po podliczeniu mamy, zaraz wam się tu gdzieś wyświetli, udało mi się znaleźć w końcu iPhone'a, kolejnego iPhone'a, bo jest okazja, więc biorę, no po prostu nie będę czekał, bo to są pieniądze. To iPhone 8 Plus, w pełni sprawny wraz z baterią, która ma kondycję 86%, więc bardzo sensownie. Tu on 290 zł, więc mega fajnie, dlatego że mam już na niego kupca i sprzedamy go za jakieś 500 stówek. Zobaczymy jak pójdzie. Mamy takiego iPhone'a, to jest 8 Plus, biały, ekran ma oryginalny, 86% kondycja baterii, więc mega fajnie, bo to jeszcze jest naprawdę dużo. Zobaczcie, 3,5 stów do negocjacji, a udało mi się go za 290 zł wyrwać, także zaraz będziemy do niego dzwonić, tylko wydamy paletę klientowi, który do nas właśnie jedzie. Miał być bardzo szybki przepakunek samochodu i odbiór palety. Okazało się, że mega fajny człowiek do nas przyjechał, pogadaliśmy sobie z nim chyba z 2 godziny, więc jesteśmy spóźnieni 2 godziny po telefon, słuchajcie, ale udało nam się jeszcze to ogarnąć, więc jedziemy teraz do Turawy, mamy 16-18 km chyba i odbieramy telefon i coś czuję, że będę musiał z niego zapłacić 300, bo nie mam 290, tylko 300, a jak ktoś nie będzie miał wydać, to pewnie tą dychę mu zostawimy, więc będziemy teoretycznie w plecy, ale praktycznie to i tak jest bardzo dobra cena, tym bardziej, że mamy kupca od samego startu, więc naprawdę zarąbiście. Halo, no witam, ja już jestem po ten telefon, jestem koło sklepu Rabat z alkoholami. Aha, a wie pan co? Rabat. O, czy chwila, bo auto jedzie za mną, już tylko sobie stanę. Dobra. Ja myślę, bo ja mieszkam koło delikatesów. No to są delikatesy obok. Delikatesy? Tak, no tu są Rabat alkoholu i delikatesy tutaj są. Tak, to jest pan na parkingu, tutaj za tobą wychodzę. Dobra, to ja tutaj parkuję już na tym. Ja za 5 minut jestem tam, niech pan za 5 minut, dobra? Spoko, dobrze. Idę, no. Dobra, dzięki, no idę, dzięki. No. Dobra, kochani, czekamy na pana z telefonem, jak zresztą sami słyszeliście. Czekamy, zobaczymy, czy ten telefon w ogóle jest coś wart, bo wiecie, zdjęcia mogą być zawsze piękne, ale... Czy tak jest? 300? Jest, sianko? Jest. I lecimy. Poszli. Nie wiadomo gdzie. Ten telefon to chyba jest schowany gdzieś w domu. Miałam wam nagrać tego deala, a tutaj kurde gdzieś idą, nie? No dobra, no. Idzie Michał. Widzę, że ma telefon w ręce, więc jest dobrze. Widzę, że się uśmiecha. No zaraz zobaczymy. I co? I mam! Mam! Powiem wam, że jestem zachwycony zakupem. Dałem mu dyszkę w napiwku, że tak powiem. Ma tutaj szkło naklejone, ale jest popękane. Ale to nie jest ważne, telefon jest w idealnym wręcz stanie, zobaczcie. Super. Jest totalnie piękny, ma 86% kondycji, tak jak mówił. Cały sprawny, ekran nigdy nie wymieniany, co jest naprawdę mega fajne. To sobie można też sprawdzić, jak klikniecie sobie tutaj i macie True Tone, który jest, tak jak mówiłem, w przypadku iPhone'a X i Night Shift. Także jestem tak zadowolony, że masakra. Tym bardziej, że ten telefon zaraz idzie na sprzedaż. 300 zapłaciliśmy za telefon, ale to jest tak dobra cena, że jestem zaskoczony, naprawdę. Słuchajcie, jesteśmy już w domku i wpadło 500 za tego iPhone'a 8 Plusa. Został sprzedany, także jest naprawdę mega dobrze, bo aktualnie moje wyliczenia wynoszą. Już wam pokazuję, jak to wygląda. Jutro jedziemy do Zielonej Góry i patrzę sobie w Zielonej Górze jakieś ciekawe rzeczy. Na przykład znalazłem taki iPhone'a, co prawda jest uszkodzony i ma wymieniony ekran na Hard OLED, czyli bardzo, bardzo słabo. Nie ma tutaj totalnie nic.
nie mam pomysłu na jakieś rzeczy, które się tak szybko sprzedają jak iPhony, bo naprawdę, no zobaczcie, to jest z dnia na dzień i to są te tańsze iPhony, bo z tymi droższymi jest problem. Zresztą gadałem z kumplem i też mówi, że ma problem z droższymi telefonami i powiem wam, żebyśmy wyszukiwali takie okazje, które by się pojawiały, to możemy z dnia na dzień sprzedawać naprawdę telefony, nie? I to nie jest żart. I naprawdę, jak ktoś nie wierzy, to niech spróbuje znaleźć coś w okazyjnej cenie i sprzedać. Bo naprawdę, no iPhone to jest jednak iPhone, nie? Tylko na przykład w tej Zielonej Górze, no nie ma totalnie nic, nie ma nic. O, iPhone 8 za 400, szkoda, że nie 8 Plus. Musiałbym go kupić za 250, żeby miał sens. Zamienię na Android w podobnej cenie. Szkło wymiany, kolor biały, co? Szkło wymiany wymagało, okej. Okay. Przejściówka, dobry plus. No 8 za 300, no to już nie jest okazyjna cena niestety. 11 Pro X 1000, no powiem wam, że naprawdę hardkorowo. Mini jakiś, no Zielona Góra droższa niż Opole, nie? Zobaczcie na to. Trafiłem na aukcję iPhone 7 Plus. 128 giga. Jest bardzo ciekawie, bo iPhone 7 Plus w dobrym stanie, był wymieniany ekran na oryginalny i bateria. Był wykorzystany przez 2 lata. Wszystko działa za sprawnie. Sprawnie, oprócz mikrofonu. Czyli wiecie co? iPhone mają taką przypadłość, szczególnie 7, 7 plusy też, że pada taki układ jak Audio IC i wymiana jego jest dosyć droga, bo w granicach 300 zł kosztuje, bo to już trzeba mieć mega specjalistyczny sprzęt do tego. Generalnie to mnie tylko utwierdza w przekonaniu, że kupiliśmy mega okazyjnie telefon i tak sobie patrzę dalej. I wam powiem, że naprawdę ceny w Zielonej Górze są razy dwa praktycznie do cen naszych. I to jest strasznie, ale to strasznie przykre, bo nic nie mogę sensownego znaleźć w tym momencie. Słuchajcie, myślałem, że złapałem Pana Boga za nogi, że tak powiem. 1400 zł Samsung Z Flip 3 i mówię, kurde, całkiem nowy telefon. Będzie tego wart, nie? Tak sobie go przeglądam, co prawda trochę poza naszym budżetem, ale jakby już nie patrzę nawet pod kątem tego filmu, tylko po prostu, że mówię, no super cena. I wiecie co? Wchodzę w Opolu, to prawda, mi się tutaj coś powaliło, zobaczcie. W Opolu za 1200 jest. Nowy telefon, Samsung Z Flip 3 5G. Wy sobie to wyobrażacie? Takie są ceny tych telefonów, a to są nowe telefony. Ja tego po prostu w ogóle nie rozumiem, szczerze, naprawdę w ogóle tego nie rozumiem. Dlaczego takie są ceny nowych telefonów, nowych flagowców, można powiedzieć w sumie, bo to jest jeden z takich nowoczesnych telefonów ze składanym ekranem, tak? I po prostu to jest kolejne przeświadczenie, że Samsung jest złą inwestycją. Ile razy nie kupiłem Samsunga telefonu, tak albo się z nim długo bujałem, albo po prostu tracił na wartości i bywało różnie, także no nie polecam, jak ktoś chce działać, że tak powiem, w szybkich flipach, tak jak na przykład my dzisiaj zrobiliśmy. Wpadłem już na bardzo zły pomysł, bo wszedłem na Facebooka, są same skamy praktycznie. 11 za 700 zł. Kupiłam nowszy model, aż się boję do niej pisać, bo widzę, że zdjęcia są słabej jakości. Teoretycznie wygląda legit, 4 tygodnie temu opublikowano, więc podejrzewam, że może być dramat. Ale napiszemy. Dobra, zobaczcie, to jest kolejny telefon. iPhone 8 460 zł, ale to mnie interesuje. iPhone X za 256 giga za 350 zł. Nie modlin 10 tygodni temu, nie ma możliwości, żeby to było działające. I zobaczcie na to. Jest brudka, więc to znaczy, że ekran jest nieoryginalny, jest hard OLED. Czyli ten telefon tak de facto się do niczego nie nadaje. No cóż, szkoda, bo takiego też nie chciałbym nikomu sprzedawać, bo wiem, jak to słabo działa i po prostu jak się może uszkodzić łatwo. Tak sobie przeglądam te wszystkie tutaj aukcje. Kolejny iPhone X. Negocjacja ceny. iPhone X. Rozbity tył przód. Okej, okay, wszystko w temacie. Czyli taki telefon mogliśmy dać stówkę, no i to byłby sens. 11 Pro 900. Powiem wam, że marne szanse, marne szanse. Widzicie, co wam powiem? W sumie jest godzina 23.34, więc chyba dzisiaj już nic nie wymyślę, ale stwierdziłem, że poszukam sobie troszkę produktów takich sezonowych, stricte na przykład ogrodowych, jak podkaszarki, albo jakieś takie rzeczy właśnie na ogród, czy roboty z gdzieś tam jeżdżące i koszące trawnik. Myślę, że może to być fajny strzał, aczkolwiek nie wiem, jak się sprzedaje. Osobiście ostatnio kupiłem robota, ale jak się one sprzedają, nie mam żadnego pojęcia. Nigdy z tym nie miałem styczności i ze sprawdzeniem jest dosyć ciężko, bo trzeba rozłożyć przewód graniczący po działce, ale
Może coś w ten deseń, ale pod koszarkę myślę, że bym kupił. W ogóle sam potrzebuję do domu, więc to też jest ciekawe, mogę sam sobie ją sprzedać. Generalnie to na dzisiaj to by było tyle. Łapka, subik, dzwonek. Widzimy się w kolejnym odcinku, w którym pokażę wam, co kupiłem, bo podejrzewam, że coś do tego czasu znajdę. Obserwujcie moje social media. Widzimy się w kolejnym odcinku. Siemanko, hej.